Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego na konferencji prasowej, która będzie poświęcona postanowieniu z 7 stycznia, w którym Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie z wniosku grupy posłów. Chodziło o zbadanie konstytucyjności uchwał Sejmu dotyczących wyboru sędziów. W naszej konferencji prasowej bierze udział pan profesor Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, oraz pani profesor Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, która w tej sprawie była sędzią sprawozdawcą. Najpierw głos zabierze pan prezes, potem pani sędzia, a potem poprosimy państwa o pytania. Także panie prezesie, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Celem tej konferencji prasowej jest stworzenie dziennikarzom możliwości przybliżenia kwestii, którą Trybunał rozstrzygał w sprawie U8/15, czyli sprawie, którą do Trybunału wniosła grupa posłów, kwestionując konstytucyjność uchwał podjętych przez Sejm Rzeczpospolitej 25 listopada oraz 2 grudnia 2015 roku, przyjmując, że w tych uchwałach Sejm naruszył postanowienia Konstytucji, zwłaszcza artykułu 2 Konstytucji. Trybunał rozstrzygał tę sprawę w składzie 10 sędziów, to znaczy wszystkich sędziów, którzy byli sędziami orzekającymi. Tak w dniu, w którym ta sprawa wpłynęła do Trybunału Konstytucyjnego, jak i wtedy, kiedy głosował ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie, orzekając o umorzeniu postępowania. Było to 10 sędziów, to znaczy, że Trybunał rozstrzygnął tę sprawę w składzie, którym do tej pory rozstrzygał każdą sprawę, która wymagała rozpoznania w związku z kwestią konstytucyjności mającej istotne znaczenie dla ładu konstytucyjnego. Taki skład został nie tyle wyznaczony, ile wyznaczała go sytuacja. Było 10 sędziów orzekających. W tym czasie nie było już 5 naszych kolegów. Natomiast w związku z treścią wyroku w sprawie K34/15. Sędziowie wybrani do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm w dniu 2 grudnia 2015 roku nie mogli jeszcze orzekać, ponieważ w przypadku 2 sędziów, którzy weszli skład Trybunału na 2 wakujące urzędy sędziowskie opróżnione, jeden 2 grudnia, drugi 8 grudnia. To od ostatecznego rozstrzygnięcia Trybunału zależało, czy tych 2 sędziów będzie mogło po wydaniu orzeczenia w tej sprawie, niezależnie od tego, jakie ono będzie, będą mogli orzekać we wszystkich innych sprawach.
A co do trzech sędziów wybranych też wieczorem 2 grudnia w związku z tym, z treścią wyroku w sprawie K34, w którym Trybunał orzekł, że sędziowie, że osoby wybrane na sędziów Trybunału przez Sejm 7 kadencji zostały wybrane zgodnie z Konstytucją i wobec niezaprzysiężenia tych osób przez prezydenta, a więc wobec wątpliwości co do tego, czy i kiedy ci prawnicy zostaną zaproszeni przez prezydenta w celu złożenia ślubowania. Również nie mogli orzekać, dlatego że z punktu widzenia treści Konstytucji oraz treści wyroku z K34 mieliśmy, ten stan trwa dzisiaj, wybranych 18 sędziów zgodnie z przepisami Konstytucji, a Trybunał Konstytucyjny tworzy tylko 15 sędziów. Stąd właśnie ta liczba 10 sędziów, którzy orzekali w tej sprawie. Jeszcze jedna kwestia na początku. Trybunał wydał postanowienie 7 stycznia, a zostało ono ogłoszone wczoraj, a więc 11 stycznia. Dlaczego? Dlatego, że kilku sędziów zgłosiło po ostatecznym głosowaniu treści orzeczenia w tej sprawie wolę złożenia zdania odrębnego. To wymaga czasu. Był weekend, stąd wczoraj nastąpiło ogłoszenie tego orzeczenia. Może oddam teraz głos pani sędzi, pani profesor Wronkowskiej-Jaśkiewicz z prośbą o takie wstępne zdanie, a potem pytania ze strony państwa. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Może powtórzę zatem raz jeszcze. Myśmy rozpatrywali jako Trybunał wniosek grupy posłów zawierający żądanie, ażeby zbadać zgodność z Konstytucją 2 rodzajów uchwał. I 5 uchwał Sejmu z 25 listopada, które to uchwały nazywały się uchwałami o stwierdzeniu braku mocy prawnej uchwał z 8 października, w których to uchwałach wybrano 5 sędziów Trybunału, oraz 5 uchwał, w których kolejno, z 2 grudnia, w których kolejno wybrano 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał umorzył to postępowanie, to znaczy nie przyjął tego do rozpatrzenia merytorycznego. Postępowanie się co do zasady umarza wtedy, kiedy wydanie rozstrzygnięcia jest zbędne albo kiedy jest niedopuszczalne. Trybunał uznał, że w tym przypadku wydanie rozstrzygnięcia było niedopuszczalne i w takich sytuacjach następuje umorzenie postępowania na posiedzeniu niejawnym. Rozstrzygnięcie więc na posiedzeniu niejawnym albo na rozprawie to są 2 równorzędne formy, w jakich Trybunał się wypowiada. Z tym, że podkreślam raz jeszcze, kiedy następuje umorzenie, to zazwyczaj następuje ono na posiedzeniu niejawnym, wyjątkowo po przeprowadzeniu rozprawy, wtedy kiedy na rozprawie ujawnią się jakieś okoliczności, które by takie umorzenie uzasadniały. Czym się kierował Trybunał? Jakie były motywy, którymi się kierował Trybunał, umarzając postępowanie w tej sprawie? Otóż od 2 miesięcy z górą, albo dłużej już, mówimy ciągle o tym, że Trybunał jest sądem prawa, więc raz to jeszcze powtórzę. Sądem prawa to znaczy, że przedmiotem rozpoznania Trybunału, jego najważniejszą kompetencją jest to, aby badać zgodność prawa niższego rzędu z prawem hierarchicznie wyższym. Czyli ten przedmiot badania musi być prawem. Mówiąc
może bardziej precyzyjnie, musi być aktem normatywnym albo aktem prawotwórczym, czyli aktem zawierającym normy prawne. I przepraszam, że to przypomnę, ale norma prawna to nie jakakolwiek norma postępowania, tylko taka, która co do zasady wyznacza komuś powtarzalne zachowanie i to w okolicznościach, które są określone poprzez cechy tych okoliczności i adresatowi, który jest też wskazany poprzez cechy, a więc studentowi kierującemu pojazdem, podatnikowi, a nie tej, a nie innej osobie, jakoś indywidualnie imiennie wskazanej osobie. I takie pojęcie aktu normatywnego przyjął Trybunał na początku swojej działalności za nauką prawa. To pojęcie ewoluowało, rozszerzało się zarówno w nauce prawa, jak i w orzecznictwie Trybunału. To znaczy obejmowano pojęciem aktu normatywnego właściwie coraz więcej najróżniejszego rodzaju wypowiedzi. I w końcu powiedzieć można, że dzisiejszy stan orzecznictwa jest taki, że aktem normatywnym jest akt, który albo spełnia warunki formalne, to znaczy jest wymieniony jako źródło prawa w Konstytucji, jest ustawą, jest rozporządzeniem, albo warunki materialne, to znaczy bez względu na to, kto go wydał i jaką opatrzono go nazwą, musi zawierać normy prawne. Konstytucja wyraźnie mówi o tym, że poza rozporządzeniami czy ustawami, Trybunał Konstytucyjny również kontroluje przepisy prawa wydawane przez centralne organy, a więc przez przepisy prawa rozumie się tutaj wszelkiego rodzaju akty, byleby one zawierały normy postępowania. I mając taki punkt wyjścia, tak zdefiniowaną swoją kognicję, Trybunał musiał ustalić, czy uchwały, które zaskarżono, są aktami normatywnymi, czy też nimi nie są. Zwrócę może uwagę, że to były dwa rodzaje uchwał. Jedne z nich to były uchwały o wyborze, a drugie uchwały stwierdzające brak mocy prawnej wcześniejszych uchwał o wyborze. Więc były to uchwały różnego rodzaju. Jeśli idzie o te uchwały pierwszego rodzaju, to znaczy te, w których pięć uchwał, w których kolejno tymi uchwałami powoływano sędziów Sądu Konstytucyjnego, to Trybunał uznał, że one są na pewno aktami stosowania prawa, to znaczy aktami, których rozstrzyga się indywidualną sprawę. Tę, a nie inną osobę powołuje się na stanowisko piastuna organu władzy publicznej. I nie miał tutaj wątpliwości co do tego, że one nie mają charakteru normatywnego, a zatem nie mogą być przez Trybunał merytorycznie rozpoznawane. Znacznie trudniejsza była sprawa tych uchwał, które nazwano, bo tak nazwał je Sejm, uchwałami stwierdzającymi brak mocy prawnej. Analizując te uchwały, Trybunał wziął pod uwagę dwa kryteria. Otóż z formalnego punktu widzenia to były także uchwały, które rozstrzygały konkretne, indywidualne sprawy. Stwierdzały, że oto jedna, druga, trzecia i piąta uchwała to są uchwały, które nie mają czy nie nabyły w ogóle mocy prawnej. Ale wziął również pod uwagę i innego rodzaju kryteria i może zwrócę na to uwagę Państwu jakoś dokładniej. Mianowicie w tych uchwałach sejmowych mówi się wręcz wyraźnie, że to nie są żadne uchwały o odwołaniu sędziów Trybunału. Nie o odwołaniu, ponieważ wadliwy był wybór tych sędziów i w związku z czym w ogóle nie doszło do objęcia funkcji sędziego. Mówi się także, że to nie są uchwały, które by uchylały, unieważniały czy znosiły uchwały w sprawie wyboru sędziów. Czym więc są te uchwały, skoro ani nie unieważniają, ani nie znoszą, ani nie przerywają kadencji sędziego? Otóż stwierdzają, jak się w nich mówi, brak mocy prawnej uchwał z 8 października. I trzeba się było teraz zastanowić, czy są takie uchwały w polskim porządku prawnym, które ze skutkiem prawnym mogą stwierdzić brak mocy innych uchwał. Trybunał wziął pod uwagę to, że każda czynność prawna, każda czynność, no w tym przypadku konwencjonalna, dokonywana wedle określonych reguł, może być obarczona wadami. I to mogą być wady bardzo istotne albo wady mało istotne. W każdym jednak przypadku, gdyby przyjąć, że są takie czynności, które są nieważne od początku
że w ogóle ich nie dokonano, są pozorem tych czynności, a takie czynności nazywa się nieważnymi, nieistniejącymi w ogóle, no to muszą to być czynności, które są obarczone wadą rażącą, oczywistą, taką, co do której nie ma cienia wątpliwości, że naruszono podstawowe warunki jej dokonywania. A więc ich wadliwość musi być oczywista, bezsporna i rażąca. Za chwilę do tego wrócę, ale trudno się w uchwałach z 8 października dopatrzyć tego, że były rażące, bezsporne i no, niedyskusyjnie obarczone jakimiś badami, tak żeby je uznać, że w ogóle one od początku nie istniały. I teraz, jeśli tak, to znaczy, że uchwała Sejmu, która chciałaby stwierdzić, że oto z takimi uchwałami mamy do czynienia, jest albo wyrażeniem opinii przez Sejm, oceną polityczną Sejmu, który uznał, że należy się w ważnej sprawie na ten temat wypowiedzieć, albo też musiałaby być jakakolwiek podstawa prawna w polskim porządku prawnym, ażeby tego rodzaju stwierdzenia można było dokonać. Musiałby być wskazany podmiot, który może tego dokonać, musiała być wskazana procedura. Inaczej byłoby tak, że każdy z nas w każdym przypadku mógłby powiedzieć: o, to małżeństwo w ogóle nie doszło do skutku, ta umowa nie doszła do skutku, ta ustawa nie doszła do skutku. Musi więc istnieć pewna procedura, choćby nawet i tylko deklaratywnego stwierdzenia dla uzyskania pewności prawa, że z takim aktem mamy do czynienia. I Trybunał doszedł do przekonania, potwierdzając to, co powiedział w swoim wyroku z 3 grudnia ubiegłego roku, że otóż te uchwały mają charakter po części rezolucji, bo są skierowane przecież do prezydenta Rzeczypospolitej z prośbą, ażeby nie przyjmował ślubowania od wybranych sędziów, a po części są tylko deklaracją, która zresztą jest możliwa do podjęcia przecież przez Sejm. Artykuł 69 regulaminu Sejmu wyraźnie o tym mówi, że Sejm podejmować może najrozmaitsze, w trybie uchwał, najrozmaitsze swoje wypowiedzi, które mają charakter apelu, deklaracji, stwierdzenia czegoś. I teraz powiem jeszcze jedno. Otóż przedmiotem badania są były uchwały Sejmu. Uchwały Sejmu mają rozmaity charakter. Uchwały Sejmu mogą być aktami prawotwórczymi, a więc zawierającymi normy prawne, na przykład regulamin Sejmu, i wtedy mogą być przedmiotem badania Trybunału Konstytucyjnego. Ale są też inne uchwały Sejmu i tworzą one bardzo zróżnicowaną grupę, które prawotwórczego charakteru nie mają. I te uchwały, które zaskarżono, do tych innych właśnie należą. Ale są wśród nich takie, które wywołują skutki prawne i Trybunał stwierdził, że uchwały o wyborze sędziów skutki prawne wywołują, oraz takie, które skutków prawnych nie wywołują. Te uchwały, w których Sejm wyraził swoją opinię na temat braku mocy prawnej uchwał z 8 października, do takich właśnie zakwalifikował. I mówiąc krótko, uznał, że nie może rozpatrywać tych uchwał merytorycznie z dwóch powodów. Po pierwsze, że owe uchwały o braku mocy stwierdzające brak mocy prawnej nie są aktami normatywnymi, a po wtóre, że one w ogóle nie wywołują żadnych skutków prawnych. Są rodzajem, raz jeszcze powtarzam, deklaracji czy oceny, którą wyraził Sejm. A jeżeli tak, jeżeli nie można było, ponieważ jak mówię, nie ma takiej procedury, stwierdzić nawet nieważność od początku owych uchwał z 8 października ubiegłego roku, to znaczy, że wybór sędziów dokonany 2 grudnia był wyborem na stanowiska obsadzone. I konkludując, Trybunał doszedł do przekonania, że choć nie rozstrzygnął tej sprawy merytorycznie, to podtrzymuje te ustalenia, które poczynił w wyroku z 3 grudnia. Mianowicie, że podstawa prawna wyboru 3 sędziów, której dokonano 8 października, była zgodna z prawem, podstawa prawna wyboru 2 sędziów była niezgodna z prawem. Natomiast co do
wagi uchwał, które stwierdzają brak mocy prawnej, uznał, że tego rodzaju uchwały w polskim systemie prawnym aktualnie obowiązującym, a więc de lege lata, nie obowiązują. Może dodam jeszcze, że te uchwały, to jest dosyć charakterystyczne, one nie podają żadnej podstawy prawnej. Nie podaje się tutaj, na jakiej podstawie prawnej Sejm je wydaje. Może można było podwołać tylko artykuł 120 Konstytucji. Może jakiś przepis regulaminu Sejmu. Może to jest błąd, może to jest uchybienie, a może po prostu nie ma takiej podstawy prawnej dla tego rodzaju uchwał innej jak artykuł 69 regulaminu, który pozwala Sejmowi na wydawanie różnego rodzaju oświadczeń, apeli i innych form wyrażenia swojej woli. Może tyle na początek ogólnej informacji. Teraz poprosimy Państwa o pytania i bardzo bym prosiła się przedstawiać. Dobry wieczór, Łukasz Starzewski, Polska Agencja Prasowa. Panie Prezesie, dlaczego podstawą umorzenia nie była nowelizacja ustawy o Trybunale? Czy nie korzysta ona z domniemania konstytucyjności? I drugie pytanie, na jakiej podstawie prawnej oczekuje Pan Prezes, że Pan Prezydent wyda pisemne stanowisko co do trzech październikowych sędziów? Sprawa nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ustawy z 25 czerwca, podjęta 22 grudnia zeszłego roku, to jest inna sprawa niż sprawa przedstawiona Trybunałowi przez grupę posłów, więc nie można łączyć tych dwóch spraw. Trybunał tak zdecydował, że w tej kolejności będzie rozpoznawał te sprawy. Ponadto zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy zostało wydane 24 grudnia jeszcze pod rządami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przed jej nowelizacją. Sprawa ustawy grudniowej jest przedmiotem pracy Trybunału Konstytucyjnego i to jest sprawa o zgodność z Konstytucją szeregu przepisów tej ustawy, jak również zgodność z Konstytucją artykułu 5 ustawy, który zgodnie z którym ustawa wchodziła w życie, czy weszła w życie z dniem ogłoszenia, a więc bez vacatio legis. To jest przed Trybunałem Konstytucyjnym i to jest zupełnie inna sprawa. A drugie pytanie? A drugie? Co do Pana Prezydenta? Można jeszcze raz? Dlaczego oczekujemy, że Pan Prezydent zajmie stanowisko w tej sprawie? Jeżeli ma Pan na myśli kwestię decyzji prezydenta co do zaproszenia trzech sędziów wybranych zgodnie z Konstytucją w dniu 8 października, no to jest to decyzja Pana Prezydenta, czy i kiedy taką uroczystość złożenia ślubowania w jego obecności przez tych trzech sędziów zorganizuje. Ci trzej sędziowie są wybrani przez Sejm. Trybunał wyraźnie stwierdził w tych ramach, w jakich mógł to stwierdzić, że uchwały Sejmu o swoistym wygaszeniu nierozpoczętych jeszcze kadencji przez trzech sędziów na wakaty, które powstały 7 listopada. 6 listopada skończyła się kadencja trzech sędziów. Mamy do
dnia, w którym to zostanie rozstrzygnięte, mamy do dnia, kiedy to raczej politycy niż Trybunał Konstytucyjny, który nie ma takich kompetencji, rozstrzygną, w jakiej kolejności skład sędziów konstytucyjnych orzekających w sprawach przedłożonych Trybunałowi, w jakiej kolejności oni uzupełnią skład do liczby konstytucyjnej 15 sędziów. Takiej decyzji jeszcze nie ma, więc po orzeczeniu Trybunału, po postanowieniu w sprawie U8 na 15, ja włączyłem do, ponieważ na to mi pozwalało orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, włączyłem do grupy sędziów orzekających, sędziów wybranych przez Sejm 2 grudnia, to jest panią sędzię Przyłębską i pana sędziego Pszczółkowskiego. Dzisiaj Trybunał liczy 12 sędziów orzekających. Dobry wieczór, Roch Kowalski, Tok FM, czyli rozumiem, że, bo chciałem zapytać o doprecyzowanie, czyli rozumiem, że tych, nie znamy statusu jeszcze tych 3 sędziów wybranych przez Sejm tej kadencji i w tej chwili Trybunał liczy, skład Trybunału liczy 12 sędziów, jeśli dobrze zrozumiałem. Orzekających. 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 Do Trybunału zostało wybranych w różnych okresach 18 sędziów. Konstytucja przesądza, że orzekających sędziów może być 15, więc jest kwestia decyzji, jakie powinny zapaść, aby sędziowie wybrani i 8 października 2015 roku i sędziowie wybrani 2 grudnia, bo nikt oczywiście w Trybunale nie kwestionuje, że takie akty Sejmu 7 co do 3 osób i 8 kadencji co do też 3 osób zapadły. Natomiast to nie może być decyzja prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który dowolnie miałby zdecydować w tej sprawie, dopóki nie zostanie rozstrzygnięta ostatecznie kwestia złożenia ślubowania. Ale w ocenie Trybunału tych 3 sędziów wybranych w tej kadencji ma status sędziego czy nie? Tak, oczywiście. To jeszcze drugie pytanie. Chodzi o zbadanie konstytucyjności tej tak zwanej ustawy naprawczej. Chciałem zapytać, czy znamy już termin tej rozprawy i w jakim składzie Trybunał będzie orzekał i czy będzie orzekał na podstawie tej ustawy, czy na podstawie konstytucji, tak jak niektórzy mówili, tylko i wyłącznie. Dziękuję. Trybunał będzie orzekał wtedy, kiedy będzie gotowy do orzeczenia, chociaż wola sędziów Trybunału jest taka, żeby rozstrzygnięcie zapadło tak szybko, jak to jest możliwe, ale nie za cenę jakości orzeczenia. Skład orzekający tworzy od dzisiaj 12 sędziów. Pracujemy nad tą sprawą i pierwszym rozstrzygnięciem nie jest wcale to, jaki to jest skład i kiedy, tylko żeby rozstrzygnąć merytorycznie. Problemów konstytucyjnych jest co niemiara i są bardzo trudne. Czy na podstawie tej ustawy będzie orzekał Trybunał, czyli większością ewentualną 2/3 głosów, czy na podstawie po prostu konstytucji? Trybunał podstawowym przepisem, który ma znaczenie dla wydania, dla przygotowania orzeczenia w tej sprawie i dla treści tego orzeczenia jest artykuł 195 Konstytucji. Grzegorz Tkaczyk, Fakty TVN. Panie prezesie, ja chciałem zapytać, czy prawdziwe są doniesienia Rzeczpospolitej, że niektórzy sędziowie sugerują panu zbyt konfrontacyjne podejście do tego, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego? Nie wiem, to interesująca plotka, ale gdyby pan dzisiaj był uczestnikiem pierwszej narady w sprawie K47, czyli tej ustawy z 22 grudnia, to zapewne miałby pan zupełnie inne wrażenie, że sędziowie sprzeciwiają się w większości podejściu do
tej sprawy i innego sędziego. Więc narady mają swoją dynamikę. Czasami, o ile pamiętam, najwięcej narad w jednej sprawie pełnoskładowej to było 8 spotkań wielogodzinnych i ostatecznie głosowanie projektu, który uzyskuje większość sędziów. Jeżeli orzeka 15 sędziów, to za projektem przedłożonym przez sprawozdawcę musi się wypowiedzieć 8 sędziów. Dzisiaj mamy ich 12, czyli za tym projektem musiałoby się opowiedzieć 7 sędziów. Jeśli mogę w imieniu sędziów, tak, którzy się odnoszą do prezesa, twierdząc, że jest zbyt konfrontacyjny, nie ma takich poglądów. To jeszcze chciałem w takim razie zapytać, czy po pana spotkaniu z prezydentem ma pan takie wrażenie, że te komentarze, opinie prezydenta, czy jest coś w tych opiniach, komentarzach, co wskazywałoby na to, że prezydent odbierze ślubowanie od 3 wybranych legalnie sędziów w poprzedniej kadencji Sejmu? I czy jeżeli do takiego zaprzysiężenia nie dojdzie, będzie się pan stosował do tej nowej ustawy i Trybunał Konstytucyjny będzie orzekał w składzie 13-osobowym? Pan prezydent nie stoi przed tylko takim dylematem, czy zaprosić tych 3 sędziów wybranych 8 października, bo może ich zaprosić, może ich nie zaprosić. Może ich zaprosić po to, żeby z nimi porozmawiać i spróbować z nimi, ponieważ są to bardzo poważne osoby, poza tym legalnie wybrane na sędziów, szukać rozwiązania tej sytuacji, którą stworzył Sejm 8 i 7 kadencji. A czy jeżeli do takiego zaprzysiężenia nie dojdzie, będzie się pan stosował do tej ustawy o Trybunale i czy Trybunał będzie wtedy orzekał w składzie 13-osobowym? Jeżeli będzie 13 sędziów orzekających, to będzie 13 sędziów orzekających. Jeżeli 14, to 14. Jeżeli 10, to 10, bo może się zdarzyć przecież i tak, że dzisiaj, skoro mamy 12 orzekających sędziów, to w dniu rozprawy 2 się ciężko rozchoruje, aby tak nie było. I będziemy mieli znowu 12 sędziów. Jak państwo popatrzą na składy orzekające Trybunału, pełne składy, to co prawda nie w większości przypadków, ale zdarzało się, że to było 14 sędziów czy 13 sędziów, 12. Nie pamiętam, żeby było mniej. Więc to jest kwestia przyszłości, nie mogę o tym. Nie wiem, jak to będzie w dniu orzekania. Dzień dobry, Mariusz Szymczuk, Wirtualna Polska. Panie profesorze, co wiemy w tym zamieszaniu o Trybunale Konstytucyjnym, a czego musimy się dowiedzieć, żebyśmy wiedzieli, żeby obywatele, żeby społeczeństwo, żeby widzowie i słuchacze wiedzieli, jak wygląda Trybunał Konstytucyjny? Co musi się wydarzyć krok po kroku, żebyśmy doszli do rozwiązania tego galimatiasu? I drugie pytanie. Proszę pana, nie ma ani żadnego zamieszania w Trybunale, ani galimatiasu. Czyli wszystko wiemy. Jeżeli pan ustawia odpowiedź w swoim pytaniu, no to mówię, nie ma zamieszania, nie ma galimatiasu. Okej, to nie wiem, po co nasze dzisiejsze spotkanie, skoro państwo tak długo tłumaczą pewne rzeczy, skoro nie ma zamieszania. I drugie pytanie, czy to wczorajsze umorzenie przyznaje komuś rację? Bo wczoraj politycy komentowali to w różny sposób. Czy państwo po prostu powiedzieli, że nie możemy się tym zająć, czy przyznaliście komuś rację tym umorzeniem? W żadnym przypadku Trybunał nie zajmuje się przyznawaniem racji politykom, którzy są w sporze o Trybunał. Trybunał nie rozpatrzył tej sprawy merytorycznie, ale raz jeszcze powtarzam, stwierdził, że nie ma takich uchwał, które mogłyby wywołać skutek prawny, a które byłyby uchwałami o stwierdzeniu braku mocy prawnej. A zatem z tego wynika wniosek, że uchwały podjęte 8 października dotyczące wyboru sędziów nie były podjęte w taki sposób, iżby można było przyjąć, że nie istniały od początku. Dodam jeszcze może
to, że przecież w tych uchwałach czy w uzasadnieniach proszę na nie zwrócić uwagę. Nie ma żadnego argumentu, który by mówił, jakie to rażące, bezprzykładne naruszenie procedury nastąpiło. Jest tylko jakieś ogólne wspomnienie, że nastąpiło naruszenie procedury. I zapewne były tam jakieś, albo mogły być pewne naruszenia. Ale raz jeszcze powtarzam, żeby uznać uchwałę za nieistniejącą, to musi być, przepraszam, to się dramatyczne naruszenie, a nie jakiekolwiek. I przede wszystkim wiedzieć musimy przedtem, jakie to reguły naruszenie jakich to reguł powoduje nieważność tej czynności od samego początku, a nie dowiedzieć się o tym po jakimś czasie. Joanna Sudoł, Wiadomości, Telewizja Polska. Ja mam pytanie do profesora Rzeplińskiego. Chciałam wrócić do kwestii posiedzenia z 7 stycznia. Dlaczego to posiedzenie było niejawne? Jak wyglądało głosowanie? I czy odbyło się przed pana spotkaniem z prezydentem? Jeżeli tak, to czy poinformował pan o tym pana prezydenta? Posiedzenie było niejawne, bo tak zdecydował Trybunał Orzekający. Kiedy udałem się do pana prezydenta, Trybunał już wypowiedział się w głosowaniu co do treści orzeczenia. Czyli przed, tak? Rozumiem. Rozmowa nie miała żadnego wpływu na treść naszego rozstrzygnięcia. Do rozmowy doszło w sposób spontaniczny. Nie była to umówiona wcześniej. Tak, rozmowa to... o takie rozmowy z panem prezydentem zabiegałem jeszcze w końcu września, październiku. Tutaj po uroczystości odebrania ślubowania od grupy chyba 100 sędziów sądów powszechnych, sądów administracyjnych, poprosiłem pana prezydenta o to, żebyśmy się mogli spotkać i porozmawiać. Oczywiście nie naciskałem na termin i pan prezydent zaprosił mnie po zakończeniu się tej uroczystości na rozmowę. Do rozmowy doszło. Tak, a to posiedzenie było przed tym spotkaniem, czy to nie? Tak. I przed tym, i potem, przepraszam, bo myśmy przecież do godziny bodaj 6 po południu jeszcze dyskutowali nad rozmaitymi sformułowaniami. Tak, bo to było szlifowanie uzasadnienia, ale nie samej jego treści o umorzeniu postępowania. I jeszcze druga kwestia. Czy zamierza powołać pan 5 sędziów zaprzysiężonych przez prezydenta i kiedy? Nie mam takiego zamiaru. To nie zależy ode mnie. Ode mnie zależy to, żeby zgodną z konstytucją uchwałę Sejmu 7 kadencji co do wyboru tych 3 sędziów i jak powiedziała pani sędzia Wronkowska-Jaśkiewicz, i tym 3 uchwałom nie można zarzucić nie tylko żadnego dramatycznej wady, deficytu prawnego, ale one były w pełni zgodne z konstytucją. Rzeczpospolita nie kończy się po wyborach i nie zaczyna się nowa Rzeczpospolita po wyborach. To jest ciągle to samo państwo, tylko kierowane przez ekipę, która otrzymała mandat narodu. Ale ta sama Polska. Hi. May I ask you a question in English? Yes. Okay. I work for French public television and tomorrow there will be a meeting about Poland in Brussels. I would like to know what would you like to say to European countries about the situation here. Is it a threat for the? That's a threat for the democracy. Two general question. So what is this? Maybe too general. So what is the threat for? Is it a threat for a democracy, as some people say in Europe, or you're not so shocked by what's going on here in Warsawia? My personal opinion is that I'm not very happy with the situation of the not within the Constitutional Court,
but outside the Constitutional Court and the position of the Constitutional Court in relation to other constitutional offices like the Parliament and the Council of Ministers. Still, there's a lot to do to have a normal relations between Constitutional Court as one of the constitutional organ in Republic of Poland and those others other constitutional organs. But this is a problem of relations. There's a conflict around the tribunal. The first one, and the first one of so intense conflict around the tribunal in Poland, but not the first one in Europe. But for yourself, I suppose you're worried by the situation. What? You are worried by the situation for yourself. No. I am not satisfied, but it doesn't mean that I'm worrying. The reason is that the integrity of the tribunal is guaranteed by the approach of members of the justices, member of our constitutional court. We know that the solution should be found in the integrity of the tribunal. As an organ who has the monopoly for deciding about hierarchy of norms in Polish legal system belongs only to Constitutional Tribunal. This is the question. How do you react when people in Europe, in Germany, in Brussels talk about threats for democracy? I know reactions of presidents of constitutional courts in other countries, members of the European Union. They called me, and it was not that in that way that I was calling to them and I requested them for assistance or something like that. They were calling to me to ask a question, what is going on? We are members of the same family of the members of the European Union, countries, states who in which they are based on rule of law, democracy and freedom. In other way, Poland would not be accepted as a member of the European Union. So this is the same family. And sometimes in any family could happen something wrong. So you call to your brother or sister and you ask. So it was done in that way. Next week, Professor Holzinger, president of the Austrian Constitutional Court, will be in Warsaw at the conference organized by the National Council of the Judiciary. Devoted, and the conference was organized already in September. So the subject of the conference of Polish judges is not directly connected to what is going on right now. And it was decision of the National Council of Judiciary, and also request of President of Austrian Court, and not to give us advices, because the problem could be solved only by us, not any other. Austrians are real our friends from the very beginning of existence of our court. It is the first constitutional court in Europe, and for only this reason, the Austrian court is treated
as the first between equal, all other equal. So we are very happy that Holzinger is going to participate in a conference invented in September when there was no any crisis around the constitutional court in Poland. Hi, I'm sorry. If I could ask one more question in English. This is for American Radio, National Public Radio. I wanted to ask you if you could describe what the impact of... Excuse me, you're American? Yes, correct. Yes. So can you speak slowly a little bit? Absolutely. Okay. So I wanted to ask you about the impact of the decision of the government to increase the number of justices that have to make a decision in a case, as well as this dispute over the judges, what impact that's having on cases being heard. Is everything frozen right now when it comes to a judicial perspective here in Poland because of the current crisis? Of course, it has impact. Because still we we don't have three judges, and any judge who finishes his term leaves some cases. Sometimes it is 10, sometimes it is 15 or even 20. And so his or her successor is in charge of that number of cases. But also, every judge is involved in many other cases as a member of the panel or as the chairman of the panel. Without those judges, of course, we cannot work normally. So, answering your question, yes. Because there's no final decision about who can be a member of the court. We have six elected judges, and we have only three offices. And this is not my decision. This is decision of the president as an arbiter. And I believe that president will be engaged on the side of constitutional democracy in Poland in that case. And is this something that you can solve here in Poland, or is this something that should be solved in Brussels, which is what's going to be discussed tomorrow, as my colleague pointed out? And firstly, there's no need to engage Brussels, because also according to the Lisbon Treaty, it is not a problem which could be solved in Brussels, only in Warsaw or only in Rome or Madrid or any other country. Thank you, sir. Panie prezesie, pani sędzio Justyna Kosora, TVN24. Mam jedno pytanie a propos prezydenta i zabiegania ewentualnych kroków w celu spotkania z panem prezydentem. Nic więcej, co ponad to, co powiedziałem, nie mogę powiedzieć, bo inaczej tworzyłaby się legenda, w której by się pojawiały wątki, których w ogóle nie było w tej wstępnej i spontanicznie przeprowadzonej, bardzo miłej zresztą, rozmowie. To nie była rozmowa, gdzie jeden i drugi rozmówca ma przygotowane 3-4 punkty i argumenty za każdym z tych punktów. Bo to jest kwestia kolejnych kroków. Bardzo się cieszę i jestem zobowiązany wobec prezydenta za to, że spontanicznie zgodził się porozmawiać ze mną. A uważa pan prezes, że taka rozmowa przybliżyłaby do rozwiązania tej kwestii 6 sędziów? Takie spotkanie byłoby pomocne? Trybunałowi konieczne jest wyraźne zdecydowanie, którzy z tych 6 sędziów wybranych na 3 wakujące miejsca i w jakiej kolejności będą orzekali w Trybunale. Dzisiaj, ponieważ 3 sędziów wybranych
2 grudnia i zaprzysiężonych 3 grudnia. Więc można powiedzieć, że korzystają oni ze swoich, z tego przywileju, ponieważ zostali i wybrani, i nikt nie kwestionuje tego wyboru, i jednocześnie zaprzysiężeni przez prezydenta. Więc jak pewnie pani doskonale wie, ci sędziowie, tym sędziom przydzieliłem pokoje po sędziach, którzy przeszli w stan spoczynku i zostali wyposażeni we wszystkie urządzenia, z jakich korzysta sędzia Trybunału, ale nie orzekają, nie są członkami składu orzekającego. Nie dlatego, że Pliński jest taki niedobry. Dlatego, że Pliński musi respektować wyrok Trybunału w sprawie K34. Skoro, to już idąc tą retoryką, którą pan prezes podjął, skoro Rzepliński nie jest taki zły i musi kierować się prawem, to co z domniemaniem konstytucyjności tej nowelizacji ustawy, pisowskiej nowelizacji ustawy? To jeszcze o to, o co kolega z Polskiej Agencji Prasowej pytał. Słowa? Jak będziemy tę ustawę rozpatrywali, to będziemy z całą powagą brali pod uwagę to, że ona jest konstytucyjna i będziemy musieli, jeżeli to się tak okaże, wykazać wszystkie argumenty, żeby tę konstytucyjność obalić. Ale póki co, to nie ma wpływu na nasze rozstrzygnięcie, ani na nasze stanowisko jeszcze w tej sprawie. No tak, ale biorąc pod uwagę, że nie było tam, że nie było tam w zasadzie vacatio legis, prawda? Nie było vacatio legis, tak. W danym dniu, w tym dniu, w którym w Dzienniku Ustaw została ona opublikowana, wchodziła w życie, a były tam przepisy, które wiązały państwa zupełnie inaczej. Dyskutowaliśmy na ten temat już dzisiaj. Wymieniliśmy wstępnie poglądy. Bardzo mi trudno powiedzieć, jakie to są poglądy. No, one się pokrywają z tym, co wiadomo. To znaczy prawnicy, którzy się medialnie już w tej sprawie wypowiadali, mówili o tym, że to właśnie ustawa, ale trzeba ją stosować, ponieważ jest obowiązująca. Nie. A to mówili, że przecież błędne koło nam grozi, jeżeli będziemy procedowali wedle ustawy, co do której mamy orzekać, czy jest, czy nie jest konstytucyjna. I podobne poglądy pojawiały się także w tej pierwszej dużej debacie, którą dzisiaj odbyliśmy w Sądzie Konstytucyjnym. I wracamy do tego i we czwartek, i w następnym tygodniu. Więc proszę nie wymagać od nas jeszcze w tej chwili, żebyśmy się na ten temat stanowczo wypowiedzieli. Będziemy niebawem gotowi do odpowiedzi i na to pytanie, i na wiele innych związanych z tą ustawą. Dla Trybunału też używa pani pojęcia pisowska ustawa. W Trybunale nigdy nie było partyjnych ustaw. Dla nas jest po prostu ustawa Sejmu. Pana naprawcza, to było takie rzeczywiście... O właśnie, też nie używamy takich nazw. Grudniowa nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Tak. Tak, dobrze. Czyli mam rozumieć, że na przykład punkt o wpływie wniosków o rozpatrzenie nie jest respektowany w tej chwili przez państwa, tak? Kolejności rozpatrywania spraw. Proszę bardzo. Bo to było zawarte w nowelizacji ustawy. To, że pracujemy już nad tą ustawą, z tego wysnuwa pani wniosek, że w takim razie chcielibyśmy to rozważyć szybko. Myślę, że taka myśl się w Trybunale wyraźnie pojawia. No bo jeżeli będziemy, i to rozważamy również, jeżeli będziemy czekać tygodniami, czy miesiącami, czy nawet latami na jej rozpatrzenie, to dla porządku konstytucyjnego może być bardzo niebezpieczne. Ale to jest też problem, o którym zaczęliśmy bardzo, bardzo głęboko dyskutować. To jeszcze nie przesądza sprawy, kiedy ją będziemy rozważać, prawda? Ale oczywiście trafne jest spostrzeżenie, że skoro już nad nią pracujemy, to pewnie uważamy ją za na tyle doniosłą, że trzeba podjąć pracę. Pytanie, czy nie boicie się państwo zarzucenia, że działacie wbrew prawu, wbrew obowiązującej nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym? Proszę sięgnąć do artykułu 195 Konstytucji. Przecież mamy konstytucję, to jest prawda? Prawo sędziego konstytucyjnego. Dziękuję.
Radio RMF Tomasz Skory, drodzy Państwo. Zwykle istotne jest ustalenie statusu spraw. Ja chciałbym zadać kilka pytań, które pozwoliłyby mi ułożyć w głowie, jaką mamy sytuację. Mamy 18 sędziów wybranych w różnych okresach, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, z czego 12 może orzekać, to jest dotychczasowa dziesiątka, których kadencje nadal jeszcze biegną, plus sędzia Przyłębska i mecenas Pszczółkowski. Mamy trójkę sędziów wybranych 7 października, czekających na zaprzysiężenie, czego Państwo najwyraźniej życzylibyście sobie, żeby do tego zaprzysiężenia doszło. No i mamy trójkę wybranych sędziów 2 grudnia, którzy cieszą się statusem sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dobrze mówię? Mają prawo orzekać. Natomiast nie orzekają, tak? Nie mogą orzekać, bo nie wiadomo ostatecznie w jakiej kolejności zostanie dopełniona liczba sędziów z 12 obecnych do 15. A jeżeli panie, i to nie jest moja decyzja. Panie prezesie, no ale prezydent odebrał ślubowania od tej trójki sędziów, tak. 3 grudnia. Jeżeli zatem prezydent odbierze ślubowania od trójki sędziów wybranych w październiku, będziemy mieli trybunał złożony z 18 sędziów już Trybunału Konstytucyjnego. Co stanowi naruszenie artykułu 194 Konstytucji? Nie będzie stanowić. Politycy dadzą sobie radę z podjęciem decyzji, w jakiej kolejności 3 sędziów i potem 3 sędziów. To może być, i o tym była mowa już publicznie, w końcu kwietnia kadencję kończy 1 sędzia, w końcu grudnia kolejny sędzia i w połowie czerwca 2017 roku kolejny sędzia, więc jest doskonała okazja, żeby z tego swoistego zapętlenia o liczbę sędziów wyjść. Tylko to nie moja decyzja. Moim zadaniem jest dbanie o to, żeby treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K34 była respektowana, bo jeżeli Trybunał i jego prezes nie będzie respektował własnych wyroków, no to kto będzie respektował własne wyroki? Nie ma takiej instytucji jak kasacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Rozumiem, że tych sędziów, którzy zostaną zaprzysiężeni, bądź już zostali zaprzysiężeni, bo nie wiemy o którą trójkę, w jakiej kolejności chodzi, sugeruje pan prezes, że mogliby być, objąć kadencję, mogliby być wybrani niejako na zapas, kiedy kadencje pańska na przykład, co nastąpi niebawem, się skończą, na pańskie miejsce mógłby wejść któryś z sędziów, którzy czekają w tej chwili w kolejce, tak? Tak, natomiast to którzy, w jakiej kolejności tych 6 sędziów, to już nie jest moja decyzja, bo zaproszenie przez prezydenta tych 3 sędziów wybranych 8 października i może nie od razu, ale po pewnym czasie, ale po daniu przez pana prezydenta jakiejś perspektywy dla tych 3 sędziów, których prezydent też nie może odwołać, nie może unieważnić uchwał sejmowych. Nic z tym nie można zrobić. Natomiast musimy respektować konstytucję. Jednym z postanowień konstytucji jest to, że wyroki Trybunału są ostatecznie i powszechnie obowiązujące. I tyle. Rozwiązanie jest możliwe. I ja bardzo bym sobie życzył, gdyby jutro już żebym jutro już mógł przydzielić sprawy oczekujące na rozpoznanie 3 kolejnym sędziom i żeby tu orzekało 15 sędziów. Bo naturalnie sytuacja byłaby o wiele lepsza. Sąd 15-osobowy to jest bardzo mały sąd. Mamy przecież potężne sądy rejonowe i również okręgowe o wiele, wiele większe niż Sąd Konstytucyjny. Tam chwilowe nieobsadzenie wakaty nawet na kilku, nawet 10 etatach sędziowskich nie są tak widoczne. Panie prezesie, a czy... A tutaj brak 3 sędziów, to jest brak 3 sędziów, to jest brak 1/5 sędziów.
A czy to nie jest fałszywa, no, czy to nie jest pułapka, bo prezydent bodaj zdecydował już, którzy z sędziów mają objąć kadencję, zaprzysięgając. Różnica między trzema sędziami z 3 grudnia, z 2 i 3 grudnia, a trzema sędziami z 7 października jest taka, że ci grudniowi zostali zaprzysiężeni, w związku z tym nie ma żadnych przeszkód formalnych, żeby mógł im pan powierzać sprawy. Panie redaktorze, ci sędziowie zostali konstytucyjnie wybrani 8 października. Ustawa mówi, że sędzia wybrany przez Sejm składa ślubowanie wobec prezydenta i to, ten akt musi być dokończony, inaczej wszystko byłoby zawieszone w próżni, bo by się okazało, że praktycznie rzecz biorąc ani legalna decyzja, konstytucyjna decyzja co do 3 sędziów Sejmu 7 kadencji, ani wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie mają żadnego znaczenia, że to były jakieś śmieszne epizody. No, nic na to nie poradzę. Się oczywiście, Trybunał że to Konstytucyjny musi bardzo usilnie dbać o ład konstytucyjny, zaczynając od siebie. Jeszcze jedno pytanie banalne być może, ale część ludzi to pewnie będzie interesowała. Wszyscy 18 sędziów odbierają uposażenie? Nie. 15 sędziów odbiera uposażenie. Którzy, przepraszam. Panie redaktorze, ja kiedy zostałem wybrany sędzią konstytucyjnym 14 grudnia 2007 roku, prezydent Lech Kaczyński zaprosił mnie do złożenia ślubowania w jego obecności. Nie, 18 grudnia zostałem wybrany, a 14 stycznia 2008 roku zaprosił mnie do Pałacu Prezydenckiego w celu złożenia przeze mnie w jego obecności aktu ślubowania, więc po 4 tygodniach nie rozpaczałem z tego powodu. Uważałem, że ma taką możliwość, to jeszcze nie było specjalnie zbyt długo. Zaprzysiągł mnie i tyle, więc to nie jest tak, że sędzia musi być natychmiast zaprzysiężony. W zasadzie i nie powinno być nawet chyba tego samego dnia, zwłaszcza jeżeli sędzia pochodzi poza Warszawy. Jest to olbrzymie, olbrzymie historyczne wydarzenie w życiu rodziny, więc trzeba dać szansę rodzinie dojechanie do Warszawy. Stąd naprawdę nic się strasznego nie dzieje, jak jest pewien dystans czasowy między uchwałą Sejmu a aktem ślubowania. Acz z uposażeniem ma to związek nikły. Bardzo dziękuję panie prezesie. Panie prezesie, jeszcze pytanie. Czy już rozstrzygnięto wniosek ministra sprawiedliwości w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec pana prezesa? Nie było żadnego wniosku. Czyli to znaczy, że został on odrzucony? Nie było wniosku, więc nie było czego odrzucać. Nie wpłynął żaden wniosek? Nie. Dziękuję. Proszę państwa. O jedną rzecz dopytać jeszcze tylko. Proszę wybaczyć, że tak przedłużamy konferencję, ale pojawia się wiele niejasności. Czy możecie państwo proszę wyjaśnić jeszcze, być może ta kwestia padła, ale jej nie zarejestrowałam. Dlaczego dopiero dzisiaj zapadła decyzja o włączeniu tych dwóch sędziów do składu orzekającego? Dlatego, że składu sędziów orzekającego, postanowienie Trybunału z 7 listopada ostatecznie wyczyściło przedpole i dwaj sędziowie, pani Przyłębska, pan Żółkowski. Byli sędziami od 3 grudnia. I byli zaprzysiężonymi sędziami, w związku z tym od Rzeczpospolitej należało im się uposażenie, bo byli gotowi do orzekania, a istniały przeszkody, które nie pozwalały im jeszcze orzekać. Te przeszkody ostatecznie zostały rozstrzygnięte, pokonane tym postanowieniem Trybunału. Ja jeszcze 7 stycznia oświadczyłem i panu sędziemu Pszczółkowskiemu, i pani sędzi Przyłębskiej,
że we wtorek, bo to wymaga też technicznych przygotowań, podpisania dziesiątek zarządzeń przez prezesa Trybunału, przygotowania przez sekretariat Trybunału spraw dla tych sędziów, czy to jako sędziów sprawozdawców, czy jako sędziów członków składu orzekającego, czy jako sędziów przewodniczących składu orzekającego. I powiedziałem im, że stanie się to we wtorek. Przyjęli to ze zrozumiałym, co oczywiste. Ja podobnie bym się zachował w takiej sytuacji. To postanowienie ich dotyczyło. I nawet był taki moment, kiedy byli gotowi brać udział w naszej naradzie i mając świadomość tego, że przecież jest to narada w ich sprawie, sami wyrazili gotowość tego, żeby nie brać w tej naradzie udziału. Rozumiem, że nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z grudnia 2015 roku będzie badał skład 12-osobowy, tak? O ile nie dojdzie do zaprzysiężenia kolejnych trzech sędziów. Będzie badał pełny skład. Tak. Jeszcze mam jedno pytanie, bo jakby mamy możliwość pierwsza spotkania się z Państwem i tak naprawdę porozmawiania, zadania tych pytań, które chodziły tak, nam po głowie. Zapraszam na konferencje prasowe, które organizujemy po każdej rozprawie. Obiecuję, że pewnie będziemy częściej bywać. Panie profesorze, czy ten pomysł, o którym Pan powiedział, żeby tych trzech sędziów zostawić i powołać ich w skład tego Trybunału, jeśli wygasną mandaty trzech kolejnych sędziów. Ten pomysł pański. Czy pan o tym już z kimś rozmawiał, z panem prezydentem na przykład? Jak pan prezydent się do tego ustosunkował, jeśli tak, a jeśli być może z jakimś innym politykiem? Bo to rzeczywiście wydaje się pomysł, który może rozładować to, z czym mamy do czynienia od kilku miesięcy. Rozmowa z panem prezydentem miała charakter prywatny. A z innymi politykami? Ja nie rozmawiam z politykami i nie mam takiej potrzeby. Na szczęście to świadczy o kulturze politycznej w Polsce. Politycy też nie mają ochoty przychodzić czy jako dobrzy wujkowie, czy jako źli wujkowie. Co nie znaczy, że sama konstytucja nie stanowi w wielu miejscach o konieczności współdziałania między Trybunałem, a na przykład rządem. Nie wiem, dlaczego dziennikarze tego nie widzą. W jednej ze spraw już wystąpiłem do pani premier Szydło, aby rząd przygotował Trybunałowi raport o tym, czy orzeczenie o niekonstytucyjności w jednej ze spraw nie spowodowałoby wygenerowania wydatków nieprzewidzianych w ustawie budżetowej. To nie jest kwestia uprzejmości prezesa wobec prezesa Rady Ministrów, to jest obowiązek konstytucyjny. Więc przykład. Związki prezydenta z Trybunałem Konstytucyjnym, choćby przez złożenie aktu ślubowania, również są widoczne, ale to jest kwestia symboliczna. Przede wszystkim prezydent ma bardzo istotną władzę i bardzo dobrze, że ustrojodawca tak zdecydował, inicjowania postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Czy to w formie skierowania do Trybunału ustawy uchwalonej przez Parlament, ale co do której prezydent ma zasadnicze wątpliwości co do konstytucyjności całej ustawy, czy szeregu przepisów, czy choćby jednego przepisu. I wreszcie prezydent ma prawo złożyć do Trybunału wniosek o kontrolę zgodności z konstytucją jakiegokolwiek aktu normatywnego, który na terenie Rzeczypospolitej obowiązuje. To pokazuje, jak silne są związki między prezydentem Rzeczypospolitej a Trybunału Konstytucyjnego, ale związki w sposób charakterystyczny dla obu tych rodzajów władzy. Władzy wykonawczej, uosobionej u prezydenta, pochodzącego z powszechnych wyborów, i władzy Trybunału Konstytucyjnego, jako organu, który rozstrzyga o hierarchicznej zgodności aktów normatywnych z konstytucją. Proszę Państwa.
Panie prezesie, ja jeszcze chciałem dopytać, bo jeśli chodzi o 18 sędziów, czy ten pomysł, bo to się układa w taką pewną całość, dwóch sędziów zostaje włączonych do orzekania, czekamy na decyzję, których... Zostało włączone. Których kolejnych trzech i trzech zostaje w rezerwie. Czy ten pomysł był konsultowany z prezydentem, czy może to jest inicjatywa pana prezydenta? Jaka jest opinia pana prezydenta w tej sprawie, jeśli pan... To była prywatna rozmowa, to już powiedziałem. Ale czy prezydent zna ten pomysł? Myślę, że prezydent jest najlepiej poinformowanym obywatelem Rzeczypospolitej. Chyba również dlatego jest pierwszym obywatelem. Proszę państwa, czy to już są wszystkie pytania, jakie państwo chcieli zadać? Dziękujemy państwu w takim razie bardzo i zapraszamy na następne konferencje prasowe po rozprawach. Ja dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, że przeżyłem najazd kamer. Nie dlatego, że się boję aparatów fotograficznych, tylko od tych kamer szło ciepło w tym kierunku i zaczęło być tutaj gorąco, dosłownie gorąco. Przeżyłem to. Dziękujemy.